jest pewnego rodzaju paradoks, że w krajach, w których jest maksymalnie gorąco, jada się i pija rzeczy gorące. Dla przykładu w Maroku takim klasycznym napojem jest gorąca herbata miętowa z olbrzymią ilością cukru. Na przykład w Wietnamie klasycznym daniem, które obowiązuje przez cały dzień, jest wielka micha bulionu wołowego, korzennego, intensywnego, mocnego, z dużą ilością świeżych ziół. Ten paradoks, z tego co wiem, polega na tym, że jeśli zjemy coś ciepłego, to ta różnica temperatur jest trochę mniejsza, więc my odczuwamy po prostu niższą temperaturę. Czy tak jest w 100%? Nie wiem, ale wydaje mi się, że warto jest pamiętać o tym, że ta nasza dieta powinna uwzględniać ciepłe posiłki i to wcale nie jest tak, że jeśli mamy upalny dzień, to powinniśmy jeść non-stop lodowate jedzenie. Niekoniecznie. Chociaż dobry chłodnik i dobre lody to fajna rzecz.